Co to jest cyklofosfamid? Cyklofosfamid, znany również pod nazwą handlową endoksan, to lek stosowany w ciężkich chorobach reumatycznych, o którym opowiem w tym nagraniu. Ja nazywam się Mikołaj Kamiński i jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z reumatologii. Przypominam, że ten podcast ma charakter edukacyjny, a każdy przypadek powinien być interpretowany indywidualnie przez lekarza. Na samym początku zaznaczę, że nie ma żadnego związku finansowego z żadnym z producentów cyklofosfamidu. Cyklofosfamid to substancja, która pierwotnie była wykorzystywana tylko w onkologii jako chemioterapeutyk, czyli substancja ograniczająca zdolność dzielenia się szybko namnażających się komórek, takich jak komórki nowotworowe. W ciężkich chorobach reumatycznych również mamy do czynienia z szybko dzielącymi się komórkami, Myślę tu przede wszystkim o komórkach układu immunologicznego, a konkretnie o limfocytach. Dzięki zdolności cyklofosfamidu do hamowania podziałów limfocytów zarówno we krwi, jak i w obrębie tkanek, a także innych komórek zapalnych, lek ten jest jednym z najsilniejszych środków immunosupresyjnych hamujących odpowiedź zapalną. W reumatologii cyklofosfamid wykorzystywany jest głównie w ciężkich przypadkach. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów z ciężką postacią tocznia zajęciem nerek lub układu nerwowego. Lek ten jest stosowany również u pacjentów z zapaleniami naczyń, np. z ziarniniakiem Wegenera, czyli z ziarniniakowatością z zapaleniem naczyń, z chorobą churg straussa czyli z eozynofilową ziarniniakowatością z zapaleniem naczyń, czy u pacjentów z mikroskopowym zapaleniem naczyń. Celem leczenia cyklofosfamidem jest wywołanie remisji i zmniejszenie aktywności choroby. Cyklofosfamid można podawać do ustie lub do żylnie, chociaż częściej stosuje się tę drugą metodę, ponieważ mniej leku kumuluje się w tkankach, co skutkuje mniejszą częstością działań niepożądanych. Pacjenci zwykle otrzymują cyklofosfamid podczas pobytu w szpitalu co 2-4 tygodnie, często równocześnie stosując sterydy. Główną ideą stosowania cyklofosfamidu jest znaczne ograniczenie odpowiedzi zapalnej w przebiegu choroby autoimmunologicznej i wywołanie remisji. Wtedy, kiedy uda się stłumić odpowiedź autoimmunologiczną, można przerwać leczenie cyklofosfamidem i przejść na łagodniejsze leki immunosupresyjne, np. Na, na azatioprynę czy mykofenolan mufetylu. Aby pacjent mógł być leczony cyklofosfamidem, po pierwsze musi mieć wydolną wątrobę, gdyż wątroba jest kluczowym organem, który metabolizuje cyklofosfamid. Jednak w praktyce reumatologicznej większość pacjentów ma wystarczająco wydolną wątrobę, aby otrzymywać cyklofosfamid. Po drugie, pacjent nie może przechodzić aktywnej infekcji, gdyż cyklofosfamid znacznie osłabia naszą naturalną odporność przeciwko infekcjom, co może sprawić, że taka infekcja szybko się rozwinie i będzie miała cięższy przebieg. Natomiast cyklofosfamid można podawać również osobom, które mają niewydolność nerek. Oczywiście wtedy dostosowuje się dawkę cyklofosfamidu do klirensu kreatyniny oraz do wieku pacjenta, jednak cyklofosfamid można stosować. Na przykład w sytuacji, kiedy toczeń zajmuje nerki i pogarsza ich funkcję. Kiedy podaje się pacjentowi cyklofosfamid, to ważne jest, aby taki pacjent był dobrze nawodniony. Ponadto pacjentom daje się osonowo-mesne, gdyż jeden z produktów przetwarzania cyklofosfamidu, czyli jego metabolit zwany akroleiną, działa drażniąco na pęcherz moczowy i może wywoływać np. krwotoczne zapalenie pęcherza. Do takiej sytuacji dochodzi, jeśli pacjent ma zbyt wysoką dawkę cyklofosfamidu i w krótkim czasie akroleina osiąga zbyt wysokie stężenie w moczu. Dlatego tak ważne jest dobre nawodnienie, aby zmniejszyć stężenie akroleiny w moczu. Podsumowując, cyklofosfamid to silny lek immunosupresyjny, który silnie hamuje proces autoimmunologiczny w przebiegu chorób reumatycznych. Lek jest stosowany w ciężkich sytuacjach klinicznych, kiedy pacjent wymaga pilnego zahamowania odpowiedzi zapalnej. Wywołaną przez toczeń układowy, zapalenia naczyń lub inne układowe choroby, które leczą reumatolodzy. Lek jest najczęściej podawany w warunkach szpitalnych drogą dożylną. Zachęcam Państwa do podzielenia się nagraniem z osobami, które cierpią z powodu dolegliwości reumatycznych lub umieszczenia linku do materiału na forum lub na grupie, na której Państwo się udzielają. Najlepiej materiały z tego kanału oglądać w playlistach, które dla Państwa przygotowałem. Zapraszam do lajkowania i subskrybowania kanału. I do usłyszenia w następnym podcaście.